Wenn wir die Sendschreiben lesen, gdy czytamy te listy, dann gibt es eine Gefahr für uns dabei, to istnieje takie niebezpieczeństwo dla nas, dass wir oft den Eindruck haben, das ist nicht für uns. Że bardzo często jesteśmy pod takim wrażeniem, że to, co tam jest napisane, to nie jest dla mnie. Wir haben von dem System gehört, mit Recht. My żeśmy już słyszeli o tym systemie. Wir haben vielleicht auch mit einer gewissen Entrüstung das ein oder andere gehört. Może żeśmy słyszeli już o takim czy o innym przygotowaniu. Und die Gefahr, die ich meine, ist diese, dass wir denken, was hat das mir zu sagen? Oder das hat mir nichts zu sagen. Das ist nicht meine Zeit. I teraz istnieje niebezpieczeństwo, że sobie pomyślę, to, co tu jest napisane, to nie jest dla mnie, bo to nie dotyczy moich czasów. Aber Gottes Wort sagt uns auch immer etwas Grundsätzliches. Ale Słowo Boże nam zawsze mówi zasadnicze rzeczy. Hier sehen wir etwas, was schon richtig reif geworden ist. Tu oglądamy coś, co już stało się dojrzałym. Aber sicherlich auch einen ganz kleinen Anfang hatte. Ale z pewnością miało taki bardzo mały początek. Und ich muss mich einfach auch fragen, sagt der Herr mir etwas jetzt? I tak z siebie samego muszę teraz zapytać, czy to słowo ma coś do mnie do powiedzenia? Vielleicht nicht in dieser groben Form, wie wir es hier vor uns haben. Może nie w takiej formie, jak teraz je mamy tu przed sobą. Aber mit der Gefahr, die immer besteht, ale to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Dass etwas sich zwischen den Herrn und mich schiebt. Że może coś się wsunąć pomiędzy mnie i Pana. Ich möchte einmal einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief lesen. Chciałbym przeczytać jeden wiersz z drugiego listu do Koryntian. Aus Kapitel 11. Z 11 rozdziału. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Vers 3. Trzeci wiersz. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Schiebt sich vielleicht auch etwas zwischen uns und den Christus. Może coś się wsuwa pomiędzy nas a Chrystusa. Vielleicht die Welt. Może świat. Vielleicht eine falsche Lehre. Może jakaś błędna nauka. Vielleicht sind wir nicht ausgewogen und betonen etwas aus der Schrift besonders und vernachlässigen etwas anderes. Może nie jesteśmy zrównoważeni i coś szczególnego podkreślamy ze Słowa Bożego, przeoczając inne istotne rzeczy. Wir sollten also immer, und das ist es, was ich sagen will, i to, co chciałbym powiedzieć, to jest, żebyśmy zawsze, wenn wir das Böse in dieser Form reif sehen, gdy zobaczymy zło dojrzałe w takiej formie, und sagen, es hat einen ganz kleinen Anfang, i widzieliśmy, jak to było od, rozwijało się od małego początku, und uns fragen, wo hat sich etwas zwischen den Christus, zwischen den Herrn und mich geschoben? Jak mamy siebie samych pytać, czy czasem pomiędzy mnie a Chrystusa coś się nie wślizgnęło?